Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie. Ta jednostka poza codzienną pracą na rzecz mieszkańców coraz częściej podejmuje się realizacji projektów unijnych mających na celu aktywizację lokalnej społeczności. W 2017 roku rozpoczęliśmy pierwszy projekt, który był w pełni realizowany przez nasz ośrodek. Były to usługi społeczne. Skorzystało z tej formy, powiedzmy, pomocy, tak, 14 rodzin, to jest 67 osób. Obecnie realizujemy kolejny projekt w porozumieniu, w współpracy. Jest to projekt typowo aktywizujący. Z tej formy pomocy korzysta 23 osoby. Projekt ten nosi nazwę Mój cel, lepsza przyszłość w gminie Jedwabno. Jego uczestnicy podnoszą i zdobywają nowe kwalifikacje zawodowe. Mogą też liczyć między innymi na spotkania z psychologiem. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w związku z powyższym zamknięte w sobie, zamknięte w swoich środowiskach, a to pozwala im spotkać się z innymi ludźmi, otworzyć się, porozmawiać o problemach swoich, z możliwością też wymiany się doświadczeniami. Przykładem osoby, która od początku korzysta z projektów unijnych realizowanych przez GOPS, jest Katarzyna Piórkowska. Obecnie pani Kasia wychowuje dziecko, ale chciałaby wrócić na rynek pracy. Lepsze patrzenie na przyszłość. Można zmienić kwalifikacje, można osiągnąć może cel taki, że do pracy, tak? Bo ponieważ kursy są bardzo ważne, powiedzmy prawko, tak? Bez tego jest teraz trudno podjąć pracę, ruszyć się po prostu z miejsca. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie już teraz zaprasza mieszkańców do udziału w kolejnym projekcie zatytułowanym Wspólne Szczęście. Przeznaczony będzie dla 42 osób. Rekrutacja trwa. Szczegóły dostępne są na tej stronie internetowej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv